to nowoczesne i ekologiczne dworce kolejowe, które są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W Polsce IDS-ów zastosowano, w projekcie IDS-ów w Polsce zastosowano panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz systemy odzyskiwania deszczówki, która następnie jest używana do podlewania, a także jako woda w ubikacji. Innowacyjne dworce systemowe to poprawa wygody, komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, a także, co nie jest bez znaczenia, poprawa estetyki obiektów. IDS-y, które już teraz stoją w 12 miejscowościach, są częścią programu inwestycji dworcowych, który jest największym programem inwestycyjnym PKP w historii spółki. Szanowni Państwo, innowator wprost w kategorii budownictwo i infrastruktura trafia do PKP SA. A nagrodę odbierze pan Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP. Jeszcze kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Wszystko zostało powiedziane o innowacyjnych dworcach systemowych, ale nie wszystko powiedziane o kolei. Nie będę opowiadał, bo musielibyśmy dużo czasu poświęcić. Powiem jedno. Każdy z obywateli Rzeczpospolitej co najmniej 9 razy w roku korzysta z usług kolei. Każdy, rozpoczynając podróż, musi znaleźć się na dworcu. Aktualnie wykonujemy remont i modernizację 200 w przyszłej perspektywie 5 lat, kolejnych 150. Kolej się zmienia i moi szanowni poprzednicy z kategorii szeroko rozumianej medycyny pewnie przez wiele lat mieli pacjentów z niezadowolonych klientów polskiej kolei. Obiecuję, tych pacjentów już nie przysporzymy. Kolej się zmienia i będzie coraz lepsza. Dziękuję bardzo za tą nagrodę. Dziękujemy panie prezesie. Szanowni Państwo,